Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku w 2013 roku rozpoczął realizację drugiej edycji unijnego projektu Razem po nowe możliwości, którym objęto ponad 50 osób po 50 roku życia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym zamysłem przedsięwzięcia była aktywizacja zawodowa oraz społeczna kobiet i mężczyzn po 50. W programie działań projektowych znalazły się spotkania z zakresu poradnictwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, zajęcia ze stylistą, szkolenia zawodowe, a także staże u pracodawców. Projekt adresowany był zatem nie tylko do osób bez pracy w wieku 50+, ale także do przedsiębiorców, którzy zechcą przyjąć osoby w tym wieku do pracy. Na podstawie analizy lokalnego rynku pracy oraz preferencji zawodowych potencjalnych uczestniczek projektu sformułowano 10-osobową grupę o podobnym bagażu życiowych doświadczeń. W rybnickim ZDZ-cie zorganizowano kurs handlowo-gastronomiczny. W trakcie zajęć uczestniczki zgłębiały m.in. tajniki towaroznawstwa, technologie produkcji gastronomicznej, zasady żywienia, wystawienia faktur czy pracę z komputerem. Z początku miałam takie opory, jaka będzie sytuacja, jacy będą tutaj wykładowcy, jacy będą te panie, które mam tutaj się z nimi spotkać, bo nigdy w życiu z nimi się nie widziałam. Ale okazało się, że grupa jest wspaniała. Wykładowcy super. Także jestem bardzo zadowolona i dało mi to, że nie zamknęłam się w czterech ścianach, tylko się otworzyłam jeszcze bardziej. Prowadząca zajęcia Małgorzata Płoszaj była zadowolona i bardzo chwaliła kursantki. One są od początku bardzo otwarte. To tak, więc nie ma takiej drastycznej zmiany, żeby one z szarych myszek przeistoczyły się w łabędzie, bo one były łabędziami od początku, tylko bez pracy. Ale tak jak powiedziałam, one były od początku diamentami. Teraz już są takimi brylancikami i na pewno w każdej pracy się sprawdzą. W ramach zajęć projektowych panie odwiedzały różne placówki handlowe, omawiały poszczególne witryny sklepowe, uczestniczyły także w zajęciach z liderem klubu pracy, a także w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej. W kontakcie z pracodawcą ważne jest nie tylko to, co się mówi, ale także jak się wygląda. Umiejętność właściwego doboru ubrania, zwłaszcza w obliczu rozmowy z przyszłym pracodawcą, jest bardzo ważna, o czym przekonywała stylistka Martyna Fojcik z Pogotowia Modowego. W trakcie spotkania kobiety zapoznały się z ogólnymi zasadami obowiązującymi w świecie mody. Strój powinien być schludny, wyprasowany, nie rzucający się w oczy. Panie powinny unikać ostrych wzorów, krzykliwego makijażu. Kobiety powinny również pamiętać o odpowiednim typie sylwetki i pod tym kątem dobierać ubrania. W ramach zajęć praktycznych uczestniczki projektu razem ze stylistką dobierały odpowiednie ubrania, odwiedzając sklepy i salony odzieżowe. Panie wspólnie mierzyły oraz kupowały odpowiednią odzież. W ramach zajęć projektowych uczestniczki odwiedziły m.in. salon odzieżowy firmy Lazar w Rybniku, aby dobrać odpowiedni strój. To jak wyglądamy, czy nasze ubrania są dobrane do sylwetki, to w oczach pracodawcy też jest ważne, ponieważ osoba, z którą rozmawiamy podczas takiej rozmowy kwalifikacyjnej, widzi, że czujemy się dobrze, czujemy się pewnie i widzi, że ten strój jest dobrany i jesteśmy zadbani, bo jeżeli mamy ubranie dobrane do naszej sylwetki, to automatycznie się na przykład prostujemy, nasza postawa jest zupełnie inna i czujemy się po prostu odważniej. Jednym z ostatnich elementów wspomnianego kursu była metamorfoza, czyli wizyta u fryzjera oraz kosmetyczki. Kobiety skorzystały z oferty Instytutu Kosmetycznego i Odnowy Biologicznej Olympia Day Spa, gdzie przeszły prawdziwą metamorfozę. W ruch poszły m.in. nożyczki, grzebień, lakiery do włosów, cienie, pomadki, tusze, szminki, pudry, a wszystko po to, by nasze kursantki wyglądały olśniewająco. Warto bowiem pamiętać, iż piękny i naturalny wygląd przypisany jest każdej kobiecie. Trzeba go tylko wydobyć z uśpienia. Kobiety są piękne w każdym wieku i nie powinny rezygnować z dbałości o własną urodę. Mogliśmy się o tym przekonać, że dzięki zabiegom kosmetycznym czy pielęgnacyjnym kobiety poczuły się dowartościowane i pewne siebie. Obecnie panie uczestniczą w stażach u pracodawców, czyli w ostatnim etapie aktywizacji zawodowej, której celem jest podjęcie stałego zatrudnienia i powrót na rynek pracy. Dzień.